Ta droga na jeden dzień zmieniła się w muzyczną trasę do wspomnień i twórczości wybitnego polskiego kompozytora. W kopalni Guido odbył się 9. Międzynarodowy Festiwal imienia Krzysztofa Pendereckiego, poziom 320. Tegoroczna edycja nosi tytuł Kameralnie. Skupiamy się na tym takim intymnym obcowaniu z muzyką profesora w kameralnym gronie przyjaciół w festiwalu tych najbliższych. Wśród zaproszonych gości na festiwal gwiazda i artist in residence Massimo Mercelli, wspaniały flecista, przyjaciel profesora Pendereckiego, który wielokrotnie wykonywał koncerty pod jego batutą. Włoski artysta wykonał z mistrzem Pendereckim prawie 80 wspólnych koncertów. To dla mnie pierwszy raz i muszę powiedzieć, że kiedy zostałem zaproszony, byłem trochę zaskoczony, ponieważ ja nigdy nie byłem w kopalni. We Włoszech my takich miejsc nie mamy dużo, ale to, co najważniejsze, to muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że zagram fragment twórczości maestro. Na tym szczególnym wydarzeniu swój debiut miał Kwartet Śląski. Po raz pierwszy gramy w kopalni, czyli nazwa Kwartet Śląski zobowiązuje. I po raz pierwszy dzisiaj bardzo nam miło, że gościmy na poziomie 320 kopalni Guido i do tego będziemy wykonywać utwory takie dla nas też bardzo ważne i nam bliskie, ponieważ kwartet drugi, jak ten pierwszy, który będzie wykonany dzisiaj, gramy prawie 30 lat i graliśmy, uczyliśmy się go pod nadzorem, tak powiem, profesora Pendereckiego. Po raz pierwszy zagrają fletową wersję kwartetu numer 2 Abschied, czyli pożegnanie, ten niemiecki tytuł. Profesor utwór napisał dla wydawcy, wydawnictwa Schott po jego śmierci, po odejściu. Tym razem symbolicznie żegnamy profesora Pendereckiego tutaj właśnie w Zabrzu z zabrzańską publicznością, wspólnie z znakomitymi artystami z całego świata i Kwartetem Śląskim po raz kolejny. 9 lat temu, w dniu jubileuszu 80. urodzin profesora Pendereckiego, powstała idea stworzenia festiwalu, a właściwie niezwykłego muzycznego doświadczenia. Bardzo się cieszę, że moja muzyka jednak weszła pod strzechę troszeczkę. Także, no bo na początku to się grało tylko na festiwalach jakiejś muzyki współczesnej przez dziesiątki lat. No ale teraz po prostu jest grana na normalnych koncertach, na normalnych festiwalach i bardzo się cieszę z tego powodu. Twórczość mistrza Pendereckiego znana jest na cały świat, ale tu, na śląskiej ziemi, znalazła poprzez festiwal swoje własne miejsce. W drugim dniu muzyka rozbrzmiała w Filharmonii Zabrzańskiej. Krzysztof Penderecki należy do tych muzyków, których się nie zapomina. Na pewno jego muzyka jest kontrowersyjna dla wielu. Niemniej jednak myślę, że jeśli ktoś nauczył się słuchać tej muzyki, to głębia wypowiedzi muzycznej jest przeogromna. I ta głębia wciąż pozostanie żywa w historii muzyki poważnej. Andrzejki, czyli Wieczór Wróżb, od wieków cieszą się niesłabnącą popularnością. Dla seniorów są okazją do integracji i dobrej zabawy. Jeżdżę z moimi seniorami co roku na Andrzejki. Teraz jedziemy do Zakopanego na 3 dni od poniedziałku. I ja tam zawsze robię wróżby ciasteczka albo baloniki. Przebieram się za wróżkę, chodzę, oni sobie te baloniki przekuwają albo ciasteczka. I tam mamy takie różne właśnie wróżby, żeby się dobrze bawić przede wszystkim. Żeby się dobrze wspólnie bawić, nie trzeba jednak wyjeżdżać. W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się zabawa andrzejkowa, w której udział wzięli przedstawiciele kół seniorów numer 4 i 5, klubu aktywnego seniora Kopernik oraz osoby niezrzeszone. To jest zabawa integracyjna, jest tu kilka kół i na zewnątrz. Inaczej się koła nie pokażą, jak tylko pokażą się w ten sposób, że wspólnie ci, którzy należą do koła,
do drugiego koła lub nie należą wcale nigdzie, mają otwartą furtkę, żeby przyjść i się zabawić. Niech Zabrze widzi, jak się bawią seniorzy, jacy są energetyczni, jacy są pomysłowi. Jest bardzo miło, integracyjnie spotkaliśmy się z innymi kołami. No i jest miło, jest wesoło, cieszymy się z tym, że jesteśmy razem. Oprócz dobrej zabawy, wróżb oraz tańców, spotkanie było również okazją do wspomnień. Te pierwsze Andrzejki to były cudowne, te różne gry, te różne zabawy. No można było naprawdę dużo pomysłów mieć i w ogóle wspaniała zabawa była, niejednokrotnie. Zabawy z woskiem były. Z woskiem oczywiście, wyszukiwanie, co tam nam w przyszłości się zdarzy, no i wystawianie butów kolejno, prawda, kto tam pierwszy wyjdzie za mąż, bo to dziewczyny przeważnie. Impreza Andrzejkowa to kolejny dowód na to, że zabrzańscy seniorzy nie mogą narzekać na nudę i brak zajęć. Jeżeli ktoś chce korzystać, to na pewno może i właśnie są potem takie spotkania czy zabawy, gdzie seniorzy mogą razem się wspólnie bawić. Czyli praktycznie senior nie ma czasu. Tak jest, ale naprawdę ja mam kapownik już na przyszły rok kupiony i już go mam do kwietnia gdzieś mniej więcej zapełniony. Pierwsza wzmianka o zabawach andrzejkowych w Polsce sięga 1557 roku. Przejazd samochodem przez ulicę Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Tatarkiewicza do łatwych nie należy, ale za chwilę takie widoki przejdą do historii. Bardzo się cieszę, że możemy podjąć kolejną inwestycję drogową. W ratuszu podpisano dziś umowę na remont tego odcinka drogi. To jest wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. To jest może ulica nie o kluczowym znaczeniu, ale proszę zwrócić uwagę, że przy tej ulicy mamy nasz czołowy ośrodek medyczny i myślę, że zasługuje ta ulica na wykończenie w takim standardzie, w jakim jest na poprzednim odcinku. Teraz słuchajcie, podzielę Was uwagi. Ten będzie wykonywał, ten będzie płacił, a ja się będę cieszyła. Nowa droga będzie miała szerokość 5 metrów, powstaną chodniki oraz utwardzone pobocza. Wzdłuż ulicy zaplanowano też budowę oświetlenia, ale to nie wszystko. Ta inwestycja ma dwa pozytywne oblicza. Z jednej strony droga, z drugiej strony miejsca postojowe. No, wiemy doskonale, co dzieje się w dużych miastach z miejscami postojowymi. Walka o każde miejsce postojowe jest naprawdę bardzo zdeterminowana. Tu powstaną 42 miejsca postojowe, więc myślę, że to już taka liczba tych miejsc znacząca. Budową zajmie się firma, która wykonała już podobne inwestycje w naszym mieście. My się specjalizujemy w tego typu zadaniach. Jesteśmy firmą o dużych tradycjach, z dużą wiedzą techniczną, więc spokojnie sobie z tymi tematami po prostu poradzimy. Nowym odcinkiem ulicy Marii Skłodowskiej-Curie przejedziemy 30 maja przyszłego roku. Przedstawiam pokaz starej, nogi nowej mody, który będzie niezwykły i zupełnie odlotowy. Z tak pozytywną energią rozpoczął się pokaz mody śląskiej w zespole szkół nr 3 w Zabrzu. Na scenie można było zobaczyć nie tylko tradycyjne stroje ludowe, ale także nowoczesne kreacje z regionalnymi elementami, które zostały zaprojektowane przez uczniów. To nie tylko uczniowie z klas Technikum Przemysłu Mody, ale tak naprawdę zaangażowali się uczniowie zarówno z klas Technika Informatyka, Automatyka, Elektryków nawet mamy i także dziewczynki z liceum. Także to był taki nasz wspólny projekt. Projekt o nazwie Ethno Silesia Style – Młodzi Śląscy Krawcy. Inicjatywa powstała niedawno, podczas wizyty w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Chcieliśmy tam pojechać jako Familok Spółdzielnia Socjalna, ale okazało się, że współpracujemy też ze szkołą. Co prawda jeszcze były wakacje, ostatni dzień wakacji, ale uczniowie powiedzieli, to my chcemy też pojechać na tą wycieczkę. No to dobrze, to za kilka złotych pojechaliśmy na wycieczkę do Bytomia i okazało się, że jest wow, że stroje górnośląskie są bardzo sympatycznym tematem. No i z dyrekcją potem po 1 września ustaliliśmy, że coś by trzeba było z tym zrobić, jakoś zagaić, uruchomić ten temat. Napisaliśmy projekt, do
dostaliśmy dofinansowanie. I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Jesteśmy świadkami pokazu strojów śląskich, czy powstałych na bazie naszych tradycji. Jestem pod dużym wrażeniem. Każde promowanie Śląska powinno być w cenie. Powinniśmy być przede wszystkim Europejczykami, ale wyróżniać się regionalnie na tle tej całej Europy właśnie tym, co nas wyróżnia, no, językiem, gwarą, kulturą i właśnie takimi inicjatywami jak ta. Młodzież jest niezwykle utalentowana i zaangażowana w tworzenie oryginalnej kolekcji ubrań. Moją rolą to było głównie szycie projektów. Byłem jednym z krawców, który wykonywał po prostu wszystkie projekty. Do szkolnej pracowni krawieckiej trafiło 6 projektów, które zwyciężyły w zorganizowanym w placówce konkursie. Jeden z nich zaprojektował Mateusz, który na co dzień chodzi do klasy o profilu informatycznym. Impuls chwili tak naprawdę. Tak. I nie wiedziałeś, że masz taki talent. Nie wiem, czy można nazwać talentem, ale po prostu się udało. Ja się na początku właśnie zgłosiłem do montowania. I tak to jakoś potem wyszło, że pani po prostu powiedziała, że można zaprojektować ubranie i zaprojektowałem. I jakoś się tak stało, że po prostu mój projekt zdobył na tyle głosów, żeby właśnie zostać zaprojektowanym. Pomyślałem, że to będzie coś ciekawego do zrobienia i coś innego niż codziennie robię w swoim prywatnym życiu. To już drugi pokaz mody młodych śląskich krawców, których w procesie tworzenia wspierają regionalni projektanci. Często wspieram uczniów, przyjeżdżają do mnie, razem szyjemy, wspieram ich psychicznie w swoich nowych dziełach, szyję z nimi, tak więc no, spędzamy bardzo fajnie czas i bardzo kreatywnie. Oraz sama szkoła. Do końca grudnia mamy mieć 3 nowoczesne, naprawdę w pełni wyposażone pracownie. No mam nadzieję, że projekt Technik Przemysłu Mody będzie się w tej szkole i na terenie Zabrza rozwijał. A na to są duże szanse, bo to nie tylko tworzenie nowej mody, ale również kultywowanie jakże cennej śląskiej tradycji. Wejdź do podziemnego świata. Odkryj jego tajemnice. Poczuj magię przeszłości. Pełno niespodzianek i tajemnic. Pomnik odchodzącej już epoki węgla, która ukształtowała życie i historię współczesnego Zabrza. Muzeum Górnictwa Węglowego w tym roku zostało jednym z laureatów nagrody imienia Wojciecha Korfantego. To zawsze jest bardzo trudna praca 13-osobowej kapituły. Wyszukujemy najlepszych z najlepszych, dlatego że nominowanych osób i instytucji jest bardzo wiele. Ale Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu działa już kilkadziesiąt lat z powodzeniem i ciągle się rozwija. To jest taka nagroda za całokształt, więc ja się oczywiście bardzo cieszę, wszyscy pracownicy muzeum również, bo to tak właściwie świadczy o tym, że to muzeum już się mocno wpisuje w krajobraz nie tylko Zabrza, ale Śląska w ogóle i że jest ważną instytucją, że to co robimy dla Śląska jest ważne jako całość. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Łaźni Łańcuszkowej. Wśród wyróżnionych m.in. miasto stołeczne Warszawa, Tomasz Wrona, nauczyciel regionalista Zmysłowic, publicysta Marek Twaruk oraz Monika i Johan Brosowie, małżeństwo przedsiębiorców z Katowic. Trochę zaskoczenie, ale cieszę się bardzo oczywiście, bo to jest ogromne wyróżnienie i rzeczywiście tę nagrodę dostawały wybitne postaci, z którym ja się oczywiście w ogóle nie równam, natomiast no, jest mi bardzo miło, że pomyślano o mnie i tak, to jest zaskoczenie i bardzo duża radość. Doceniono naszą codzienną pracę. My tak naprawdę robimy tylko to, co żeśmy postanowili na początku, robimy swoje, zgodnie z naszą pasją do sztuki, do architektury poprzemysłowej. Jako specjalne wyróżnienie statuetkę wręczono służbie zdrowia za ratowanie życia w czasie pandemii. Pani dr Anna Skorupa, anestezjolog z wieloletnim stażem, ponad 41 lat w zawodzie, w tym 37 lat i 3 miesiące spędziła na oddziale intensywnej terapii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Ja ją traktuję jako docenienie pracy i zauważenie ciężkiej pracy anestezjologów intensywnych terapeutów.
Także ta nagroda jest bardzo, bardzo wyjątkowa. Nagroda imienia Wojciecha Korfantego to specjalne wyróżnienie, które zostaje przyznawane od 1993 roku za wybitne zasługi dla Górnego Śląska. Mieliśmy bardzo wiele pięknych kandydatur, ale po dyskusji merytorycznej okazało się, że tak pięknie się to układa, jeżeli chodzi o dyscyplinę, o sposób służby dla tej ziemi, że nagle się okazało, że wszyscy się bardzo zgadzają. Proszę spojrzeć, jaka różnorodność, ale równocześnie jaka konsekwencja. Ta edycja pokazała kolejnych wspaniałych ludzi. Od takich anonimowych lekarzy, lekarzy anestezjologów, to taka trudna profesja, przez oczywiście literatów, przez ludzi, którzy rewitalizują tą przestrzeń postindustrialną, żeby zostawić dla kolejnych pokoleń. I by mogły się cieszyć z tego ogromnego dziedzictwa śląskiej ziemi. Od 1994 roku prowadzimy działalność, jest to czwarta siedziba jakby naszej działalności, także prosimy panią prezydent tutaj o to otwarcie tej siedziby, żeby to służyło mieszkańcom i ludziom uzależnionym z problemem alkoholowym i innymi bolączkami uzależnienia i rodzin również. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zawsze było ważne, dlatego że pełni taką dość kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów uzależnień. To stowarzyszenie przede wszystkim pomaga ludziom trzeźwieć i przede wszystkim uczy życia na trzeźwo, czyli uczy spędzania wolnego czasu bez alkoholu, bez innych używek. To już jest czwarte pomieszczenie, co mi się udało od początku 1994 roku zrobić. Najpierw na Wolności 298, potem na strajk, gdzie Strelmacha 29, gdzie jest Straż Miejska, jest po tym Opilu, Park Hutni 36 i dziś tym razem tu jeszcze na Brodzińskiego 4. To jest miejsce w tej chwili, jak tam zostało to Zabrzańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich. Świetne, mają dla siebie. Tu mamy się nowe życie uczyć, tak jak te nazwy jest od początku nazwane w naszym klubie. Od 20 lat w Zabrzu organizowana jest ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł. Pomimo pandemii, jubileuszowa edycja pod pewnymi względami była rekordowa. W tym roku 34 placówki wzięły udział w kampanii. Mamy laureatów, 72 dzieci z 22 szkół i dwóch placówek, co jest dużą liczbą i największą od kilku lat. 6,5 tysiąca zaangażowanych uczniów, około 240 nauczycieli, około 300 rodziców. Mimo tak trudnych warunków jak w czasie pandemii, nadal kampania cieszy się dużym zainteresowaniem. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, której głównym celem jest wpojenie dzieciom i młodzieży odpowiednich zachowań, stała się w Zabrzu jedną z czołowych akcji profilaktycznych. To jest kampania, która pokazuje nam dobre i mocne strony każdego człowieka i pokazuje nam, w jaki sposób te dobre i mocne strony rozwijać. Dlatego ta kampania jest taka cenna. Ona nie mówi o trudnościach, nie mówi o alkoholu, nie mówi o używkach, wręcz odwrotnie. Mówi o tym, co znajduje się w nas i co możemy w sobie wykorzystać po to, aby nasze życie było pełniejsze, bardziej szczęśliwe, żebyśmy umieli odpowiadać na wyzwania, które w naszym życiu ciągle spotykamy. Jedną z placówek, która od lat bierze czynny udział w kampanii, jest Zespół Szkół Katolickich. Uważamy, że należy kreować pozytywne wzorce. Należy w ten sposób przygotowywać młodzież i dzieci, żeby widzieli pozytywy we współczesnym świecie i przez to żyli w sposób wartościowy i piękny. I temu służy ta akcja. Główne hasło tej edycji to radość, poszukiwanie radości. I myślę, że radości bez względu na sytuację wokół nas jest bardzo dużo. Szukajmy jej. Zwycięzcy organizowanego w ramach kampanii konkursu plastycznego odebrali nagrodę i wyróżnienia w Młodzieżowym Domu Kultury w Mikulczycach. Narysowałam zakończenie szkoły, że już się przeszło do następnej klasy, świadectwo i wakacje i bardzo się cieszę, jak się wakacje zaczynają. Sukces kampanii to zasługa współpracy i zaangażowania pedagogów, wychowawców i rodziców. Kampania się świetnie rozwinęła. Organizatorzy dbają o to, żeby była atrakcyjna, bo tu chodzi o to też, żeby uczestniczyły dzieci, młodzież, rodzice. I to jest właśnie jakby istota tej kampanii, że ona angażuje
wszystkich, bo jest robiona dla dzieci, ale dzieci bez nas dorosłych sobie nie poradzą. A z kolei my bez rodziców i tak dalej. I to się robi taki wspaniały łańcuch profilaktyki. Byliśmy jednym z tych pierwszych miast, które włączyło się w ten ogólnopolski program. Wymyślanie programów edukacyjnych dla dzieci i dla młodzieży w zakresie tym trzeźwościowym nie jest proste, więc bardzo się cieszymy, że możemy korzystać z pewnych koncepcji, które są dedykowane dla całej Polski. Oczywiście korzysta z tego kto chce. Nasza gmina jest z tej współpracy bardzo zadowolona i cieszymy się, że kolejne fajne pomysły są nam sprzedawane i możemy je realizować. Koordynatorem i głównym organizatorem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Zabrzu jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna.